Nie wiem, czy nie nudzi się wam, bracia i siostry, że trzy kolejne niedziele pastor jest na kazalnicy, a nie jakiś inny brat. A ja chciałem tylko w ramach jeszcze wolnego mikrofonu powiedzieć, że siostra Barbara Głębska prosiła o modlitwę, wyjeżdżała do Warszawy na chyba tydzień czasu, prosiła, abyśmy o niej pamiętali. Jak też otrzymaliśmy w tym tygodniu maila od Braterstwa Szwedów. Brat Zenek Szweda ma córkę z pierwszego małżeństwa, ta urodziła synka i został dziadkiem, także gratulacje dla niego, cieszy się bardzo i pozdrawia przy okazji serdecznie zbór. Bracia i siostry, nie wiem ilu z nas nosi Stare czy Nowe Testamenty do zborów na niedzielne nabożeństwo. Na razie jeszcze nie wyświetlamy naszych tekstów i powinniśmy nosić. A chciałbym dzisiaj kilka miejsc Starego Testamentu czytać. W związku z tym chciałbym prosić o uzbrojenie się w cierpliwość. A jeśli mamy Stare Testamenty, chciałbym dzisiaj dotknąć tylko bardzo ciekawej historii, która opisana jest w pierwszej księdze Samuelowej w 18 rozdziale, w pierwszych czterech wersetach. To nie jest cała historia, ale przynajmniej część tej historii przeczytajmy. Pierwsza Samuelowa, 18 rozdział, pierwsze cztery wersety. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już wkrótce do domu, powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi i tak samo swoją odzież, aż do swego miecza, łuku i pasa. I 23 rozdział, werset 18, tam jest powiedziane i zawarli obaj przymierze przed Panem. Zawarli obaj przymierze przed Panem. Ci z nas, którzy pamiętają poprzednie też moje wystąpienia, w ostatnią niedzielę mówiłem na temat przymierza. Przymierza, czy też przymierzy, jakie opisane są w Starym Testamencie i to, co powiedzieliśmy, to, co pamiętam, to to, że zawierane one były zawsze w bardzo uroczysty sposób. Przymierze było zawierane w uroczysty sposób, bo była to uroczysta deklaracja i obietnice, jakie nawzajem sobie strony przymierza składały. Przymierza miały mieć zawsze charakter wieczny, a strony zobowiązały się do tego, by przestrzegać jego warunków i nie zrywania składanych obietnic. Dziś bardzo rzadko składamy jakieś sobie nawzajem przymierza. Wspomniałem ostatnio, że najczęściej to dzieje się na ślubnym kobiercu, kiedy składamy przymierze swojemu współmałżonkowi, czy też w czasie chrztu, kiedy składamy przymierze, czy zawieramy przymierze z naszym Bogiem. Ale tak na ogół ludzie dzisiaj nie składają przymierza, czy nie zawiązują przymierza, jeśli powiedzmy to już zawiązują sobą tak zwane kontrakty w świecie biznesie. Ale powiedzieliśmy, że przymierze to nie jest to samo co kontrakt w tym naszym zrozumieniu. Bo stroną dyktującą warunki przymierza nie są jednocześnie dwie strony, ale strony zawsze są jakby sobie nierówne i przymierze w biblijnym znaczeniu zawsze jest tym przymierzem, którym Bóg dyktuje warunki, a człowiek ma te warunki przyjąć albo odrzucić i człowiek ma te warunki zachować. Powiedzieliśmy też ostatnio, że jednym z najważniejszych przymierzy, jakie Bóg zawarł z człowiekiem, a opisanym w Starym Testamencie, było przymierze z Synaju. Pamiętacie, kiedy Bóg wyprowadził naród izraelski z niewoli Egiptu, zaprowadził do góry Synaj i powiedział, musicie mieć jakieś wskazówki, jak dalej iść. Ja chcę zawrzeć z wami przymierze. W związku też z tym powołał Mojżesza, aby wstąpił na górę, a tam dał narodowi 10 przykazań i dał cały zakon i zawarł Bóg w tym momencie z Izraelem swoje szczególne przymierze. To przestrzeganie tego przymierza, warunków tego przymierza miało Izraelowi zapewnić nie tylko przetrwanie wśród okolicznych ich wrogów, całego morza wrogów, ale stać się źródłem ich powodzenia i błogosławieństwa. Natomiast Pan Bóg bardzo wyraźnie powiedział, jeśli nie dotrzymacie warunku przymierza, to z całą pewnością oznacza to w waszym życiu niepowodzenie, biedę, niewolę, chorobę,
utratę błogosławieństwa Pana. I to jest ciekawe, na to powinniśmy zwrócić uwagę, jako że bardzo często te rzeczy nieprzyjemne dotykają nas. Moglibyśmy też się zapytać siebie, czy to nie jest przypadkiem właśnie efekt tego, że próbujemy łamać przymierze z Bogiem zawarte, że próbujemy od Niego odchodzić. Historia Izraela opisana w Biblii najlepiej świadczy, jak ten Boży naród, ten, jak to było w Starym Testamencie powiedziane, wybrany naród, synowie przymierza, często łamali warunki przymierza i odchodzili od Boga żywego, a zwracali się do bożków obcych narodów, wykonanych często bożków, czy też posągów wykonanych często z gliny, czy z drewna, czy z metalu, jak też również uczestniczyli w jakimś bałwofalczym kulcie, czy też nawet ohydnych praktykach i rytuałach religijnych, chociażby takich jak składanie własnych dzieci w ofierze innym bożkom, co było w zwyczaju tych sąsiednich narodów. Izrael bardzo często zachłystywał się tą religią i w takiej religii podążał. Ja rozumiem Izrael, dlatego chciałbym powiedzieć, że powinniśmy dać więcej tolerancji dla nich, nie oburzać się dla nich, dlatego że kiedy patrzymy na nasz naród, również nasz naród steruje w tym kierunku, aby wielbić posągi z gliny, z drewna, z metalu i również nie służyć Bogu, łamiąc w ten sposób warunki przymierza. Ale kiedy tak się właśnie stawało, kiedy naród izraelski odstępował od Boga, czy Bóg mógł spokojnie patrzeć na łamanie jego praw? Czy Bóg spokojnie mógł patrzeć na to, że jego słowa są lekceważone, że są deptane, że są wręcz ignorowane jego słowa? Prorok Jeremiasz notuje słowa Pana, a my mamy jedną pieśń na podstawie tych słów napisaną w naszych śpiewniczkach. Słowa, które mówią o reakcji Pana na nieposłuszeństwo Izraela. Księdze proroka Jeremiasza, 13 rozdział, 17 werset powiada: a jeśli tego, czyli mnie, nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że czoda Pana pójdzie do niewoli. Mamy taką pieśń, prawda? Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. Często ją śpiewamy, ale nie zastanawiamy się nad treścią tego słowa. Przecież to chodzi o łamanie przymierza, to chodzi o odstępowanie od Boga żywego. Oczywiście autorzy Nowego Testamentu mówili nie o przymierzu Synaju, ale mówili, bo o tamtym przymierzu nazywali go Starym Przymierzem. Zatwardziałość synów Izraela, ich odrzucenie, Pan Bóg wykorzystał jednak, aby zawrzeć z ludem Bożym nowe przymierze. Nowe przymierze, które obejmuje nie tylko Izraela, ale również obejmuje i nas, pogan. To nowe przymierze mieli być właśnie włączeni nie tylko ci, którzy byli z natury synami przymierza, lecz wszyscy ci, którzy przez wiarę stali się potomkami Abrahama. I o tym dzisiaj jeszcze będziemy chwilę mówić. To nowe przymierze, bracia i siostry, uroczyście ogłoszone przez samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, było już zapowiadane na kartach Starego Testamentu. I wielu proroków prorokowało o tym zamiarze Boga ustanowienia doskonalszego, bo też wiecznego przymierza, jakie Bóg chciał zawrzeć swoim narodem i też wszystkimi ludźmi, którzy poprzez Chrystusa będą beneficjentami tego przymierza. Wspomniany już prorok Jeremiasz w księdze proroka Jeremiasza, tutaj chciałbym przeczytać większy fragment z 31 rozdziału, od 31 do 34 wersetu, powiada tak. Jeremiasz 31:31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy go znać będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. I jeden rozdział dalej, 32 rozdział, od 37 wersetu czytamy tak. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu,
Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby mnie się bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich sercach włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił, na stale osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. Czytając tego, takie teksty i podobne temu teksty, możemy dzisiaj zastanawiać się, czy aby już to nowe przymierze zostało zawarte. Bo przecież patrząc na historię Izraela, bracia i siostry, nie oszukujmy się, w ostatnich 20 wiekach, jakie upłynęły, chociażby od czasu narodzenia Jezusa Chrystusa, widzimy ten naród w rozproszeniu, w poniewierce, w prześladowaniach. Ktoś sarkastycznie może zauważyć, że czas Holokaustu z pewnością nie był czasem, gdzie mogli mieszkać bezpiecznie i doświadczać dobrych rzeczy, tak jak to zapowiedział prorok. Wprawdzie za naszych czasów Pan Bóg jakby sprowadził Izraela do ziemi obiecanej, tej ziemi, którą obiecał Abrahamowi, i możemy być świadkami, jak owa zasiedlona pustynia przekształciła się w krótkim czasie w ogród Pana, ale wciąż Izrael jest daleki od czasu, gdzie w bezpiecznym miejscu będą mogli mieszkać, a tym bardziej daleki jest od poznania Pana i tego czasu, gdzie nikt nie będzie pouczał swojego ziomka, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy go będą znać. Ten czas jest jeszcze bardzo daleki. Jak jest więc z tym nowym przymierzem? Czy już w nim żyjemy, czy dopiero nastąpi on w przyszłości? Czy jest on tylko dla Izraela, czy też poganie, czyli my, mamy w nim udział? Chciałbym, abyśmy dzisiaj otworzyli Nowe Testamenty i popatrzyli najpierw na Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. Tam mamy wersety od 26 do 28, które chcę za chwilę przeczytać. Powiem tylko, że chodzi o kontekst. Pan Jezus Chrystus spożywa po raz ostatni wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami, a na końcu tej wieczerzy robi coś i mówi coś bardzo, bardzo zaskakującego. Przeczytajmy. 26 rozdział Mateusza, 26 do 28 wersetu. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, i łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. A powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Wyobrażam sobie, że to do tych zaszokowanych uczniów Pan Jezus Chrystus, podnosząc kielich, powiada słowa, których być może nie do końca nawet rozumieli. To jest krew moja nowego przymierza. Uczniowie znali Stary Testament. Oni wiedzieli, że Pan Bóg już przez wielu proroków w wielu miejscach mówił o tym, że ten stary porządek będzie zmieniony i że zawrze z Izraelem nowe przymierze, a teraz powiada: to jest krew moja nowego przymierza. Każdej niedzieli, gdy obchodzimy stół pański, czytamy właśnie podobne słowa. Nie wiem, czy ktoś, kto nie stoi tutaj za kazalnicą, pamięta, z której księgi czytamy przed wieczerzą Słowo Boże? Który? Koryntian? Nie drugi, pierwszy Koryntian, który rozdział? 11 rozdział od 23 do 26 wersetu. Tam jest powiedziane: albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem. Paweł powiada, że Pan Jezus tej nocy, który był wydan, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze w krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, powiada Pan Jezus Chrystus. Już zdążyliśmy się, bracia i siostry, przyzwyczaić do tej myśli, że każde z przymierzy, jakie były zawiązane w Starym Testamencie, było również połączone z przelewaniem krwi. Ale jak powiada Pismo, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Ale do tej pory była to krew zwierząt ofiarnych. Teraz zaś Pan Jezus mówi o swojej krwi, która się wylewa na odpuszczenie grzechów, i to nowe przymierze jest we krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. O Starym Przymierzu list do Hebrajczyków mówi tak, iż miało ono znaczenie obrazowe i miało znaczenie tymczasowe, czyli nie na wieki, tymczasowe. Kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto służbę Bożą pełni. Były to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. A teraz Boże Słowo powiada tak, w liście do Hebrajczyków, chciałbym przeczytać fragment 9 rozdziału od 11 do 15 wersetu. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to nie jest stworzony z tego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował siebie samego bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza. Ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Z nowego przymierza Bóg nie wyklucza swego narodu izraelskiego, swojej świętej resztki. To właśnie dla nich Pan Bóg obiecał, że właśnie uczyni to nowe przymierze. W 11 rozdziale listu do Rzymian powiada o Izraelu tak. Pytam się więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swojego ludu, którego upatrzył sobie uprzednio. A dalej Paweł powiada o odłamanych gałęziach. Znamy ten rozdział. To jest o narodzie izraelskim. I wszczepieniu dzikich gałęzi, to jest nas, pogan, a jednocześnie ostrzega nas, Paweł, w tymże fragmencie Słowa Bożego, nas, pogan, żebyśmy nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, powiada, chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich, co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. I to jest ten nasz czas, bracia i siostry, kiedy gałęzie naturalne są odłamane i Bóg jest mocen wszczepić te dziczki w ten święty swój pień. To jest ta szansa dla pogan, dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas, abyśmy mogli skorzystać z tej Bożej łaski, dlatego że przymierze to nowe ma w pierwszej kolejności objąć Izrael, ale jeszcze go nie obejmuje. Będzie to wtedy, kiedy Pan powróci i kiedy odwróci bezbożność od Jakuba. Bóg dzisiaj daje tą szansę dla pogan i to są te czasy pogan, w których obecnie żyjemy. Ale Biblia powiada, że te czasy pogan się zakończą. One nie będą trwać wiecznie. Biblia powiada, że wtedy na nowo Pan Bóg będzie przyznawał się do narodu izraelskiego. Pan Jezus Chrystus jest arcykapłanem i pośrednikiem owego nowego przymierza i w nim Bóg zagwarantował nam życie wieczne, ale też i tym, od których odwróci ową bezbożność, kiedy przyjdzie na tą ziemię. Spełnią się wtedy słowa, każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Już oczywiście w pierwszym przymierzu, zawartym z Abrahamem, jak pamiętamy, mówiliśmy o tym 3 tygodnie temu, Pan Bóg zapowiadał, że w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Apostoł Paweł, opisując to przymierze w liście do Galacjan, wspomina to tak, Galacjan 3:6-9. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I werset 14 jest powiedziane, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. To błogosławieństwo obiecane Abrahamowi przechodzi na pogan w Jezusie Chrystusie i jest udziałem wszystkich wierzących, zarówno Żydów, jak też i Greków, czyli pogan. To nowe przymierze, jakie przynosi Jezus Chrystus, jest więc ostatecznym i też wiecznym przymierzem zawartym przez Boga z człowiekiem. Ceną tego przymierza była przelana krew Syna Bożego na drzewie krzyża. Czy już się dokonało to przymierze? Oczywiście, bo została przelana krew Jezusa Chrystusa. To nowe przymierze jest krwi Jezusa Chrystusa. Fakt, nie wszyscy jeszcze z tego przymierza korzystają. Izraelici, dla których było to podstawowe przeznaczenie, dla których te przymierza przez proroków były zapowiadane i Bóg je wypełnił w Jezusie Chrystusie, są jeszcze dzisiaj gdzieś na zewnątrz. A po to tylko, aby ty i ja, abyśmy mogli skorzystać z tej Bożej łaski, być wszczepieni w ten Jego święty korzeń. Ale kiedy dopełni się liczba pogan, kiedy to będzie? Nikt z nas nie wie. Może po dzisiejszym nabożeństwie? A może jutro, a może pojutrze? Nie wiem. Ale kiedy dopełni się w pełni pogan, wtedy ta liczba pogan, wtedy Bóg zacznie działać swoim narodem, z izraelskim narodem. Bóg poprzez krew Jezusa Chrystusa otworzył tą drogę możliwości zawarcia z Nim przymierza dla każdego człowieka, zarówno dla Żyda, jak i też dla Greka. I to nowe przymierze Jezusa jest pięknie zobrazowane w tej starotestamentowej historii, którą czytaliśmy na samym początku. Historii Dawida i Jonatana. Czytaliśmy ten fragment, Biblia opisuje szczegóły zawartego tego przymierza pomiędzy synem królewskim Jonatanem. Jonatan był synem Saula, synem królewskim, a zwykłym pasterzem, jakim był wtedy Dawid, sługą króla Saula. A więc królewicz, król zawiązuje przymierze przyjaźni, przymierze z Dawidem, który jest zwykłym sługą, który jest zwykłym pasterzem, pastuchem. Czy to niebywałe, że król zawiązuje przymierze z jakimś zwykłym człowiekiem? Opis tego przymierza wskazuje na istotne elementy, bracia i siostry, tego nowego przymierza, o jakim mówimy, jakie zostało zawarte pomiędzy Synem Królewskim, to jest Jezusem Chrystusem, a nami zwykłymi ludźmi. Nami zwykłymi ludźmi. Popatrzmy na niektóre cechy tego przymierza. Po pierwsze, chciałbym zauważyć, że każde przymierze związane było z pewną ceną. Każde przymierze kosztuje. To nie jest tak, że jest coś za darmo. Każde przymierze coś kosztuje. Każda ze stron musi mieć świadomość kosztów i ceny, jaka przyjdzie zapłacić za zawarcie tego przymierza. My mówimy, zbawienie jest za darmo, prawda? To fakt, ale ktoś za nie zapłaci. A to też znaczy, że nie możemy sobie go lekceważyć tylko dlatego, że nas ono niewiele kosztuje. A może powinniśmy powiedzieć, ono nas wiele kosztuje, wyrzeczenia, świętości życia, chodzenia za Bogiem. Wiele nas kosztuje tego, byśmy w naszym życiu mogli naśladować Zbawcę, co nie jest łatwą drogą. Każde przymierze kosztuje. Jonatan wiedział, że wchodząc w przymierze z Dawidem, będzie musiał wnieść wszystko, co posiadał. Ale Jonatan wiedział też, że radość i szczęście z relacji z Dawidem przewyższy cenę, jaką przyjdzie mu zapłacić. Jonatan bowiem za to przymierze zapłacił własnym życiem, jak pamiętamy, z Starego Testamentu.
tylko po to, by Dawid mógł realizować swoje powołanie, które wyznaczył mu Bóg. Jezus, gdy zawierał przymierze z nami, również wiedział, jaka jest cena tego przymierza i że sam będzie musiał tę cenę zapłacić, a mimo to nie zawahał się, by oddać życie za mnie i za ciebie, za każdego z nas. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć tej ceny, jaką Jezus zapłacił za przymierze z nami. Ani też myśleć, że zbawienie, choć jest dla nas ofiarowane za darmo, że Jezusa to przymierze nic nie kosztowało. On zapłacił cenę tego przymierza własną swoją krwią. Po drugie, kiedy popatrzymy na przymierze Jonatana i Dawida, moglibyśmy tam zauważyć, że dokonali oni w czasie tego przymierza szczególnej wymiany. Szczególnej wymiany. Mianowicie zamienili się płaszczami, bronią i pasem. Ta wymiana pokazuje naturę przymierza. Jonatan zdjął swój królewski płaszcz i dał go Dawidowi. Uczynił to publicznie na oczach wszystkich żołnierzy. Dawid z kolei zdjął odzienie pasterza i dał je Jonatanowi. Tak naprawdę to była ta zmiana tożsamości i przynależności. Dawid zostaje ubrany w płaszcz książęcy, Jonatan zaś przywdziewa szaty pasterza. Czy ten obraz nie przypomina nam nowe przymierze? Oto Król Królów, Jezus Chrystus, zdejmuje swoją królewską szatę sprawiedliwości i przywdziewa nią nas, grzesznych ludzi. Sam zaś ubiera naszą brudną i splugawioną przez grzech szatę i obmywa ją w swojej świętej, niewinnej krwi. Odtąd ci, którzy są w przymierzu z Panem, są postrzegani jako ci, którzy należą do królewskiego rodu, mają ten płaszcz na sobie królewski i wszyscy, którzy na nich patrzą, sądzą, że ci należą do królewskiego rodu i tak faktycznie jest. Jesteśmy domownikami króla. Jezus Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, byśmy mogli nosić Jego sprawiedliwość, nie naszą własną sprawiedliwość, ale Jego sprawiedliwość. On wziął na siebie nasze śmiertelne ciało, abyśmy mogli być ubrani w Jego płaszcz chwały i sprawiedliwości. Czy nie należy się z Bogu za to chwała i cześć? Dawid z Jonatanem zamienili się również pasami. W Biblii pas jest symbolem prawdy i siły. Pleciony pas pasterza wyglądał inaczej niż pas wojownika. I właśnie taki pas wojownika otrzymał Dawid od Jonatana. Ten pas miał mówić i przypominać Dawidowi to. Teraz moja siła, siła króla jest twoją siłą. Kiedy będziesz słaby, będę przy tobie, aby cię wspomagać. I Pan Jezus czyni dokładnie to samo. On bierze na siebie nasze niemoce, nasze słabości i przyobleka nas swoją siłę i swoją moc. Jezus wziął pas naszych słabości, a dał nam pas wojownika, pas siły i prawdy. Podobnie i z bronią. Jonatan bierze z ręki Dawida proce, bo to miał jako broń Dawid, by dać mu swój miecz. Jednocześnie deklaruje wobec Dawida: będę twoim obrońcą, a twoi wrogowie będą również moimi wrogami. W zbroi chrześcijanina mamy też miecz. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I właśnie Słowo Boże jest tym potężnym orężem w walce przeciwko wszystkim przeciwnikom Bożym. Przymierze zawarte z Jezusem przypomina nam tą prawdę, że Pan Jezus będzie z nami aż do skończenia świata i będzie nas bronił. I będzie nas bronił i wstawiał się za nami. Pan Jezus pamięta, iż to jego największy wróg, szatan, jest odtąd naszym wrogiem. Dlatego też chce bronić każdego swego dziecka. Przed każdym dzieckiem chce stawać w obronie jako tarcza, jako ten, który będzie walczył za nas. Po trzecie, historia Dawida i Jonatana mówi jeszcze o znaku przymierza. W tamtych czasach, bracia i siostry, kiedy zawierane było przymierze, robiono tak, że na ręce czyniono znak przymierza, nacinano dłoń, a ranę posypowano popiołem. I mimo, że rana się zagoiła, na skórze pozostała czarna blizna. Każdy mógł w ten sposób zobaczyć, że jest się z kimś w przymierzu. I to był ten znak świadectwa, że mam kogoś, kto o mnie się upomni, kogoś, kto za mną się wstawi. Oto zmartwychwstały Jezus Chrystus, choć w nowym ciele, swoim uczniom w Wieczerniku pokazuje szczególny znak, po którym mieli go poznać. Pamiętacie ten znak? To jego przebite ręce i bok. To znak przymierza. Ślady po gwoździach,
pozostaną na zawsze na Jego dłoniach i świadczą o Jego poświęceniu i miłości do każdego z nas. Po czym miał poznać Tomasz, że Zbawiciel zmartwychwstał? Właśnie po tych znakach, prawda? A w Księdze Izajasza odnajdujemy taki ciekawy werset, piękny werset, bo on opisuje, jak wygląda ten znak w oczach Bożych. Izajasza powiada tak, 49:16, oto na dłoniach moich wyrysowałem Cię. Czyż nie piękne? Oto na moich dłoniach, powiada Bóg, Ciebie mnie wyrysowałem. Nie wiem, czy tam się zmieścimy wszyscy na tej dłoni Chrystusa, ten wizerunek, ale tak jest powiedziane, że na dłoniach Bóg nas wyrysował. I to jest ten szczególny dla Niego znak. Znak, który świadczy o tym, każdy, kto to widzi, ja się za nimi wstawiam. Oni zawali przymierze moje ze mną. Ja jestem ich obrońcą. Ja jestem ich wybawicielem. Piękny znak. Oczywiście ceremonia przymierza zawsze kończyła się też wieczerzą przymierza. Ta wieczerza to był prosty posiłek, bracia i siostry, składający się z chleba i z wina. To właśnie król Salemu, Melchisedek, gdy wychodził na spotkanie z Abramem, jak pamiętamy, by mu błogosławić, wyniósł na jego spotkanie, co wyniósł? Chleb i wino. Dawid i Jonatan również spożyli chleb i wino na pamiątkę tego, co uczynili. I oto Jezus w czasie ostatniej wieczerzy bierze chleb, łamie go i powiada, to jest ciało moje za was wydane. Potem wziął kielich i dał uczniom, mówiąc, to jest moja krew nowego przymierza, która się za was wylewa. Już wcześniej Pan Jezus Chrystus, kiedy przemawiał do swoich uczniów i do wszystkich, którzy go słuchali, w Ewangelii Jana w 6 rozdziale od 53 wersetu czytamy takie słowa, powiedział im tak, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I to jest właśnie to nowe przymierze. Mieszkamy w Jezusie Chrystusie, a On mieszka w nas. Jesteśmy oczyszczeni Jego świętą krwią, przyobleczeni w Jego płaszcz sprawiedliwości. On wyrysował nas na swoich dłoniach i On wstawia się za nami i będzie z nami aż do skończenia świata. I chcielibyśmy dzisiaj Mu za to podziękować. Ale też jednocześnie zapytać siebie samego, czy jestem w tym przymierzu. A jeśli jestem, czy trwam w tym przymierzu. A jeśli jeszcze nie dostąpiłem tego przymierza, zapytać, jaka przeszkoda jest w tym, że do tego przymierza nie przystępuję, że nie chcę z Bogiem zawrzeć tego przymierza. Wiecie, cieszę się, że w naszym zborze, nie w wszystkich zborach tak jest, ale w naszym zborze mam ten zwyczaj, że każdej niedzieli obchodzimy stół pański. Każdej niedzieli mamy siebie samego doświadczać, czy tylko ci, którzy przyjmują wieczerzę? Nie, doświadczamy się wszyscy tutaj na tej sali. Wszyscy osądzamy, w jakim stanie jesteśmy przed Bogiem. Jeśli nie zawarliśmy przymierza poprzez chrzest wiary, jeśli to przymierze nigdy nie miało miejsca w naszym zborze, czy też w innych zborach, czy nie doświadczyliśmy takiej chwili, w czasie wieczerzy co musimy uczynić? Bracia i siostry proszą, kto nie zawarł przymierza z Panem, niech usiądzie, aby bracia wiedzieli, komu podać chleb i wino. I wielu z nas siada. Dzisiaj do tych siedzących chciałbym zadać pytanie, co stoi na przeszkodzie? Co stoi na przeszkodzie, byś mógł zawrzeć przymierze swoim Panem? Najwyższy czas. Ten czas pogan dla mnie, dla ciebie się kończy. Bóg nie będzie go przeciągał na wieki wieków. Bóg chciałby, abyśmy poprzez przelaną krew Jezusa Chrystusa mogli zawrzeć z Nim przymierze. Czy ta krew w twoim przypadku ma się lać za darmo, bezczynnie? Czy ona ma być marnowana? Czy ona może dosięgnąć twojego serca? Czy ona ma dosięgnąć twojego serca? Ma obmyć je, abyś mógł zawrzeć z Panem to nowe przymierze, o którym mówił Stary Testament, a który objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Niech Bóg pomoże każdemu z nas podjąć stosowne decyzje. Za tydzień będziemy mieli ewangelizację. Myślę, nie wiem, czy doczekamy ewangelizacji. To będzie też dobry czas, kiedy nasze życie możemy ułożyć Bogu,
Ale też sądzę, że dzisiejsza niedziela jest tym dobrym czasem. Jeśli serce ktoś z nas jest poruszone, niech zawoła do Pana, a Pan każdego, kto wzywa Jego imienia, chce zbawić. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.